Panie prezydencie, niedziela, 30 listopada. Tak. Wszystkiego najlepszego. No, dziękuję bardzo. Dziękuję. No dzisiaj jest szczególny dzień, bo akurat dzisiaj kończy się 16 lat mojej pracy na stanowisku prezydenta. Mój angaż na to stanowisko zaczyna się 1 grudnia 1998 roku. Jestem optymistą, aczkolwiek wynik pierwszej tury takiego optymizmu nie nastraja. Gdybym nie był optymistą, bym może złożył broń od razu na początku tej dwutygodniówki. Natomiast nie poddałem się i myślę, że kilka informacji do elektoratu bielskiego dotarło, jeśli chodzi o prawdziwe intencje mojego rywala lub brak programu. I myślę, że to powinno dać mi sukces. A jak dzisiejszy dzień? Życzenia też dla tak. Pana Andrzeja z okazji. To znaczy, myślę, że to głosowanie nie ma nic wspólnego z życzeniami dla mnie. Myślę, że każdy w pierwszym odruchu wybiera lepszego. Natomiast nie chciałbym, żeby elektorat kierował się takimi właśnie emocjami, jak rozdawanie kanapek, cukierków, czy też imieniny. Więc wolałbym, żeby to był wybór merytoryczny. Ale jeżeli komuś się skojarzy to mile z moją osobą, no to będzie tym bardziej sympatycznie. Spał pan prezydent? Proszę? Spałem. Ja już śpię od 2 tygodni. Ja mam plan B. Ja mam świadomość, że każdy wybrany może być niewybrany. Jeżeli przegram, to nie zostawiam wspólnej ziemi, nie zostawiam zdegradowanego miasta, jak powiedział mój rywal. Raczej moje niespanie jest spowodowane troską o to, co będę robił, jeżeli zostanę prezydentem, bo mam świadomość, jaki ogrom problemów jest przed miastem, przed kolejnymi miesiącami, szczególnie w kontekście obietnic wyborczych, bo muszę się też odnieść do obietnic wyborczych rywali, jeżeli będę prezydentem. A jeżeli nie, no to wszystko poza mną i tak jakby spadnie zasłona. Dzisiaj frekwencja mniejsza czy wyższa? Co panu może pomóc? Trudno powiedzieć. Ja uważam, że frekwencja zawsze jest wyższa potrzebna, dlatego że wybór demokratyczny jest wtedy pełniejszy, jak jest większa ilość głosujących. Z mojego doświadczenia wynika, że zazwyczaj o 8-10% frekwencja jest niższa. I tak. Ja nie wiem, jaki elektorat jest mi przychylny, jaki nieprzychylny. Czy ten, który został, czy ten, który poszedł. Wydaje się, że frekwencja wyższa powinna mi sprzyjać. Ale też, jak powiadam, frekwencja wyższa jest pewnym miernikiem też takiej dojrzałości demokratycznej naszego miasta, naszych mieszkańców. I przyszłemu prezydentowi da też, moim zdaniem, taką psychicznie lepszą legitymację, że stoi za nim jakaś większa większość niż mniejsza większość. Ta kampania to jedna z najkrwawszych kampanii, najmniej merytoryczna? Myślę, że tak. Znaczy ja pojedynek w tej kampanii to był pojedynek Dawida z Goliatem. Ja nie dysponowałem nawet w 10% takimi zasobami jak mój przeciwnik. Także zostały uruchomione instytucje kościelne, jak Tygodnik Niedziela i inne. Nie spodziewałem się takiego ataku. Aczkolwiek po tym, co wyprawiał Tygodnik Podlaski 4 latami, to można było się różnych rzeczy spodziewać. Najbardziej boli mnie to, że Tygodnik Podlaski zrobił ze mnie opinię człowieka skorumpowanego, człowieka, który defrauduje pieniądze, który stworzył jakiś układ. I często słyszę, że mieszkańcy, którzy są mi nieprzychylni, mówią, że już dość tego układu. Tego układu nie było i nie ma i nigdy go nie tworzyłem. Ja jako człowiek niezależny od żadnej partii miałem ten komfort, że nie musiałem realizować żadnych układów. Dobór pracowników był doborem merytorycznym i myślę, że dzięki temu też udało się w ciągu tych 16 lat tak wiele zrobić, bo tylko człowiek wielce nieżyczliwy lub niesprawiedliwy może powiedzieć, że Biała Podlaska w tych latach się kapitalnie rozwinęła. A przypomnę, że zaczynaliśmy w sytuacji, kiedy straciło miasto status miasta wojewódzkiego i że na horyzoncie były bardzo groźne zjawiska, jak degradacja miasta do kategorii przeciętnego miasta powiatowego. Głosowanie uważam, że jest bardzo ważne, tym bardziej druga tura, bo
Tak naprawdę dzisiaj się spotykają dwie wizje. Wizja obecnego prezydenta i wizja moja. Albo projekt plaża, albo projekt praca. Mieszkańcy, którzy chcą realnej zmiany, którzy chcą zmienić w mieście swoją wizję, którą mieli do tej pory, którzy chcą mieć wpływ na to, jak miasto będzie wyglądało, chcą budżetu obywatelskiego, chcą uczciwości i przejrzystości. No, mogę tylko powiedzieć, że mam nadzieję, że będą wiedzieli, na kogo oddać głos. Ci, których jednak nie przekonałem, no, jest mi bardzo przykro. Zobaczymy, jakie będą wyniki wyborów. Wtedy będziemy to komentować. Jednak wszystkich zachęcam do udziału w drugiej turze. Zawsze ta frekwencja nam troszeczkę spada. Mam nadzieję, że mróz nam nie przeszkodził. Wszystkim życzę dobrych humorów wieczorem. Bardzo dziękuję. Z jaką refleksją pan spędził dzisiejszy ranek przed głosowaniem? Bo to była propaganda. Nie może. Czy nie? No, powiem wam tak, że drugi raz w życiu to przeżywam, ponieważ pierwszy raz to przeżywałem w pierwszej turze, teraz to jest druga tura. Za każdym razem to są takie emocje. Za każdym razem jest jakieś takie lekka niepewność, co będzie. Wydaje się, że wszystko zrobiliśmy, co mogliśmy zrobić. Jak można najlepiej staraliśmy się zrobić tą kampanię. Bardziej skupiłem się na tym, żeby nie myśleć o wyborach, więc gotowałem z córką pulpety. Bawiliśmy się kuchenką, lalkami i na tym, żeśmy spędzili poranek z żoną, żeby nie myśleć o wyborach, żeby trochę poświęcić się rodzinie, dzieciom, dziecku, tak, w tym momencie. I to chyba jest najlepsze. Dopiero przechodząc przez próg komisji wyborczej wraca znowu te takie wrażenie niepewności i tej takiej gorączki przedwyborczej, ale to jest przyjemne. To nie mogę powiedzieć, że to jest coś, co jest, z czym się nie da żyć. To jest bardzo fajne, no bo dzisiaj jest tak naprawdę zwieńczenie pracy setek, dziesiątek ludzi, którzy pomagali mi w kampanii i tysięcy, którzy na mnie głosowali.